Na tą chwilę na terenie powiatu legionowskiego uzyskaliśmy 10 dodatnich wyników badania od dzików, 2 w gminie Wieliszew, 2 w 1 w gminie Nieporęt i pozostałe 7 w gminie Jabłonna. Ale proszę Państwa, wczoraj w miejscowości Krubin na przykład znaleźliśmy w jednym miejscu 5 dzików praktycznie w promieniu 100 metrów. Także podejrzewam, że też przynajmniej część będzie dodatnich. Innymi słowy, proszę Państwa, dotarł do nas afrykański pomór świń i się szerzy w populacji dzików. Dobre jest to, że na tym terenie praktycznie nie ma świń, tam są 2 gospodarstwa świńskie. Skąd on się wziął? Prawdopodobnie został zawleczony ze wschodu, bądź to z żywnością, jak twierdzi Ministerstwo Rolnictwa, bądź to z jakimś dzikiem niezbadanym, dodatnim, którego później opadki wylądowały w lesie.